Witam Was na mojej kolejnej recenzji. Kolejna recenzja Shisha Romy. Tym razem mam dla Was kolejny smak. Tym razem będzie to smak owocowy. Owocowy, a dokładniej wiśniowy. Tak oto wygląda opakowanie. Nie będę go opisywał po raz kolejny, ponieważ jest takie same, czyli 120-gramowy słoiczek z zawartością kamyczków i melasy, która tym razem jest koloru czerwonego. To jest coś, o czymś wspominałem. Proszę, że możecie zobaczyć. To tak, to tylko taka ciekawostka. Ta melasa jest jeszcze taka troszeczkę mętna, jest koloru czerwonego, ponieważ wiśnia jest koloru czerwonego, czyli bardzo fajny taki smaczek od Shisha Romy. Palimy na gońcu, tudzież lamparcie od Ibrahima Dabesa, Vortex biały, dwa kokosy, dwie warstwy folii, wąż na mor, woda w dzwonie, bez dyfuzora tym razem, ponieważ rozpędziłem się i nie zdążyłem najzwyczajniej w świecie go założyć. Tak więc może na początku, jak to pachnie? Och, uwielbiam ten zapach. Zapach jest po prostu mistrzowski. Przypomina mi gumy Orbit wiśniowe, które miałem okazję jeść w dzieciństwie i po prostu je uwielbiałem. Nie mogę tego do niczego innego porównać, ponieważ od razu jak niuchamy, to od razu mamy ten smak. Przypomina mi się ten smak z dzieciństwa właśnie, który uwielbiałem zawsze i którego już chyba nawet nie ma, jeżeli chodzi o wiśniowe gumy Orbit. To były jeszcze orbitki w listkach. I tak to pachnie. Bardzo fajnie, bardzo przywołująco wspomnienia dla mnie. Całkiem sympatyczny zapach, bardzo właśnie taki intensywny, bardzo owocowy. Nie jest to oczywiście zapach wiśni, który jest naturalny, jest to zapach właśnie taki jak gum Orbit, ale według mnie jest bardzo fajny i ja bardzo lubię. I co najważniejsze, Ten zapach nie ma w ogóle w sobie zapachu marcepanu, co jest zwykle bardzo popularne w wiśniowych melasach. Nie ma zapachu marcepanu, jest tylko i wyłącznie wiśnia i tylko ona jest na pierwszym planie. Jest dosyć słodka, jest taka delikatnie orzeźwiająca i właśnie taka cukierkowa. Może to się ze sobą tak jakby kłócić, że jest orzeźwiająca i cukierkowa, ale uwierzcie mi, że właśnie taka jest. Dobra, więc teraz palimy. Co do dymu i smaku. Jak widzicie, chmury są bardzo gęste, bardzo zawiesiste, bardzo białe, co jest naprawdę dobrym znakiem rozpoznawczym właśnie tej marki. A przypominam, że jest to tylko i wyłącznie melasa i tutaj są kamyczki, to nie jest tytoń, więc tutaj nic się nie pali. No i tak, smak jest bardzo delikatny w przeciwieństwie właśnie do zapachu. Zapach jest bardzo taki, bardzo wyrazisty, a tutaj ten smak jest taki dość delikatny, więc jeżeli palicie na fajce, która nie jest czysta, nie jest umyta, to podejrzewam, że możecie mieć problemy z wyczuciem czegokolwiek, ale jeżeli już umyjemy dobrze fajkę i zapalimy tą melasę, smak jest identyczny jak zapach, z tym, że nie jest słodki, jest taki troszeczkę orzeźwiający, troszeczkę cukierkowy, nie jest absolutnie w ogóle słodki, co mnie zdziwiło, bo już trzy melasy paliłem, żadna nie była słodka. No i właśnie to jest troszeczkę dziwne. Ja bym jednak tutaj w tej wiśni widział troszeczkę słodkości, a tej słodkości niestety tutaj nie ma i smak jest taki dosyć delikatny. Jak widzicie, chmurki całkiem przyzwoite, nie ma się do czego przyczepić. Jak już powiedziałbym, że smak jest troszeczkę właśnie za mało intensywny. Ja bym jednak dodał mimo wszystko troszkę więcej tego smaku, mimo że kamyczki nałożyłem i jeszcze polałem tą melasą z dołu. Także myślę, że dobrze to zrobiłem, tylko po prostu ta melasa właśnie tak smakuje. Zostawia taki, może sam dym nie jest słodki, ale zostawia taki lekki posmak w ustach, właśnie tak jak guma.
Orbit, którą bardzo zresztą ulubiałem. Tak więc to by była na tyle ocena, jak dla mnie to jest 6,5 na 10 właśnie ze względu na to, że ja lubię dosyć intensywne smaki, ten jest bardzo delikatny. Jeżeli ten smak by był bardziej intensywny, oceniłbym go znacznie wyżej, ponieważ pomysł jest dobry, wykonanie jest troszeczkę gorsze. Nie przedłużając dalej, dziękuję Wam, proszę o subskrypcję, oceny i komentarze i do następnego.